Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. No i również witam zapalonych pilotów. No i oczywiście zapalonych marynarzy. W tym odcinku nie o grze World of Warplanes, w której teraz się znajduję. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, żebym zagrał w World of Warplanes, zapraszam na streamy. Mogę polatać, ale nie o to chodzi. Chodzi o Golda. Czyli, jak wiadomo, w grze World of Warplanes mamy ten sam gold, co w grze World of Tanks, czyli ci, którzy grają na przykład w World of Warplanes, mogą wykorzystać golda zdobytego czy zakupionego w grze World of Warplanes, w grze World of Tanks i na odwrót, jeżeli sobie kupimy w grze World of Tanks golda, czy zdobędziemy w różnych misjach, możemy go wykorzystać w grze World of Warplanes. Inaczej jest z grą World of Warships, gdzie mamy dublony, no i nie mogę sobie, mając tyle golda, co mam, kupić jakiś okręt premium. No dobra. Jeżeli chodzi o w ogóle o grę World of Warplanes, jak widzicie, gra ta w tej chwili prawie nie żyje. Mamy o godzinie 19 1000 graczy online. No jest to bardzo mało. Ja nie gram w zasadzie, więc przypuszczam, że jest ciężko sobie pograć w tą grę. Ale zaraz wam pokażę, o co chodzi, czyli jak kupujemy, chcemy na przykład kupić golda, macie ochotę, potrzebujecie kupić golda w grze World of Tanks, no to kupujecie ją przez sklep premium. Oczywiście wchodzicie na stronę World of Tanks EU, klikacie sklep premium. No i cóż, mamy tutaj do wyboru sklep z gry World of Tanks, sklep z gry World of Warships oraz możliwość zakupienia rzeczy i golda w grze World of Warplanes. No i jeżeli chodzi o złoto w grze World of Tanks, no to jak widzicie, tak mi się wydaje, że gracze zapewne kupują na przykład 2,5 tysiąca golda za 42,6 złotego, bo to starcza nam na przykład na 30 dni premium, czy też na co tam chcemy. Jeżeli chodzi o różne takie inne specjalne tutaj oferty goldowe, to nic w tej chwili specjalnego nie jest. Mamy jakąś tam zniżkę na przykład 20%, ale na 15 500 golda i 10 milionów kredytów. Niby oferta atrakcyjna, ale no proszę was, 430 zł. A jeżeli chodzi o sklep gry World of Warplanes i możliwość kupienia golda, mamy to samo, czyli tak samo, 2,5 tysiąca golda kosztuje 42,60 złotego. Ale i tutaj informacja dla tych, którzy potrzebują na przykład kupić sobie 2000 golda. Klikamy w specjalne i mamy jeszcze przez 3 dni możliwość kupienia na przykład tutaj takiego uzupełnienie złota. Otwieram to w nowym oknie, czyli 2000 złota za 26 złotych. Czyli słuchajcie, za 26 złotych 2000 golda, a w sklepie normalnym World of Tanks kupujemy za 46,6 2,5 tysiąca golda. Czyli tutaj jest to naprawdę, nie liczyłem, ale tak pira za oko, około 30%, można powiedzieć, skuteczniejszy zakup, jeżeli chodzi o ilość golda na złotówkę, bo tutaj mamy w tym zakupie, mamy na jeden gold prawie 77, na jedną złotówkę prawie 77 golda, a w normalnym sklepie, jakbyśmy kupowali golda, to wychodzi nam w tym zakupie za jedną złotówkę 50 niecałe 9 golda, czyli jest zdecydowana różnica. No i właśnie o tym chciałbym was poinformować. Jeżeli macie ochotę, brakuje wam do czegoś 2000 golda, to właśnie jest możliwość w sklepie premium. Jeszcze raz pokażę. Wchodzimy do sklep premium, do World of Warplanes specjalne. No i tutaj możemy zakupić właśnie te 2000 golda taniej, tylko że raz, ten przedmiot możemy kupić tylko raz. Tak jest. Dobra, no to w zasadzie tyle chciałem wam powiedzieć. Ja teraz tylko jeszcze zobaczę, bo tak mówiłem o tej grze World of Warplanes,
że w nią się grać nie da, więc zobaczę, co się stanie. W ogóle dawno nie grałem w to. Co to mam za okręt? Kluczu, myk, myk. Dobra, słuchajcie, tak dawno nie grałem w tą grę, że po prostu ja sobie wezmę byle jaki okręcik. Samolocik, może jakiś taki trzeciotierowy. Wygląda ładnie. Bitwa standardowa. I zobaczymy, czy w ogóle będę mógł zagrać, jeżeli jest 1000 graczy online. Taka ciekawostka. No, ale tak jak mówiłem, kwestia gry World of Warplanes może się coś ruszyć. Na razie oczywiście nic nie wiemy, nic nie wiadomo, ale za niedługo będą testy, można powiedzieć, nowej odsłony gry World of Warplanes. No i miejmy nadzieję, że może ta gra... O! Rzuciło mnie. Słuchajcie, nie śmiejcie się ze mnie, to będzie taka, można powiedzieć, szybka bitewka na Elhalufie. Czyli na mordownię, nie. To jest jakiś, kurde, co to w ogóle jest za myśliwiec? Można powiedzieć, to taki medzik będzie. Tak dawno nie grałem, wiem, że tam są jakieś bombowce? Cholewcia. No nic. Żeby pominąć, nacisnij spację. No. Jaką ja tu mam... Ustawiłem sobie wszystko na max? Tak, dobra. To w zasadzie rzuciło mnie normalnie. No ciekawe. Dobra, lecimy. Powodzenia. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj raczej będę się kierował za doświadczonymi graczami. Wróg! Kurde, jestem pod ostrzałem pelot. Nie chcę się tak kręcić, czemu się tak kręcę? No, tak to wyszło. Czyli zostałem zniszczony. Tu jakieś inne samoloty. Nie wiem, czy to wygramy, czy przegramy. W każdym bądź razie, no cóż, jeszcze grają w tą grę, jak widać. Czyli tak się prezentuje, jak ktoś zapomniał o tym, że World of Warplanes istnieje. Istnieje, ale raczej cienko wszędzie. W każdym razie, jak widzieliście, od razu udało mi się zniszczyć jeden samolot. Ja zobaczę tutaj Koksa, który już czterech zniszczył. O, to może być jakiś wymiatacz. Dobra, słuchajcie, no nie będę teraz oglądał. Jakbyście mieli ochotę, żebym kiedyś zagrał w World of Warplanes, no to wpadajcie na stream i mogę coś zagrać.
No, koksu zginął, więc to tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. No i przypominam, 2000 golda w sklepie gry World of Warplanes za 26 zł. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.